aktualnościach teraz przedświąteczny ruch w porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka. Na Boże Narodzenie tysiące mieszkańców regionu mieszkających za granicą przylatują do swoich rodzin, by spędzić z nimi te najważniejsze dni w roku. Dla wielu osób to często pierwsze od lat święta w kraju. Dlatego jest radość, wzruszenie i łzy. Na ten moment rodziny z niecierpliwością czekały od wielu dni. Wśród osób wypatrujących swoich bliskich była między innymi pani Krystyna z Rzeszowa. Czekała na córkę. Z Manchesteru ma przychodzić. Na święta. Wzruszenie. Tak. Bardzo duże. Ale miłe. Przed południem na podrzeszowskim lotnisku oprócz samolotu z Manchesteru wylądował także ten z Bristolu. Na pokładach obu maszyn było kilkuset pasażerów. Pierwsze święta w Polsce mojego dziecka. Co drugi rok jesteśmy. Staramy się przyjeżdżać, odwiedzać rodzinę. Wiadomo. Cieszymy się. Wszyscy razem chcemy być. Nie będziemy siedzieć sami. No wiadomo, są znajomi i tak dalej, ale to jest tutaj najbliższa rodzina. To jest niesamowite, tym bardziej, że do rodziny. Wszystkie moje dzieci są w Polsce, tylko ja jestem za granicą. Dlatego przy powitaniu były łzy i radość. Nie ma świąt w Anglii. Muszą być święta z rodzicami i w Polsce. Babcia szczęśliwa. Prawie, że płacze ze szczęścia. No, że ma wnuczkę. Szkoda, że tak daleko, ale my też jeździmy do Anglii często. Jesteśmy zadowoleni. Mamy zięcia Anglika, a ja się uczę angielskiego. Muszę w swoim wieku, żeby porozmawiać ze swoim zięciem. A wnuczka już umie i po polsku, i po angielsku. Wiele osób mieszkających za granicą nie wyobraża sobie, by na Boże Narodzenie nie przyjechać do Polski. Dlatego pokonują często tysiące kilometrów, by choć kilka dni spędzić z najbliższymi. Od razu się uśmiech pojawia, jak widzę się kogoś z rodziny, na pewno. No zresztą, nie wiem, polskie tradycje to jest po prostu coś wspaniałego. My kultywujemy bardzo nasze rodzinne tradycje, taką więź rodzinną. Dużo czasu spędzamy razem, spotykając się w rodzinie. No w Anglii tego nie ma. Od kilku dni wszystkie samoloty przylatujące do Rzeszowa m.in. z Londynu, Dublina, Glasgow i Monachium mają komplet pasażerów. I z kompletem także odlatują, bo ci, którzy nie mogli wybrać się na święta do kraju, zaprosili swoich najbliższych do siebie. W tamtym roku oni byli, w tym roku ja. Wspólne święto. No, jak zwyczaj każe, nie? Lecimy całą rodziną. Mąż, synek mały, chodź. Także będzie fajnie. Wracam do narzeczonego na święta. Byłam przedświąteczny urlop u rodziców z córeczką i teraz wracamy na święta do tatusia. Świąteczny ruch na podrzeszowskim lotnisku potrwa do początku stycznia. Szacuje się, że za granicą mieszka i pracuje kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Podkarpacia. Najwięcej w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech i Włoszech.